Krótko po tym, jak powstał rząd Tadeusza Mazowieckiego, Solidarności, z którą byłem związany, Ruchowi Komitetów Obywatelskich, jakby to powiedzieć, przysługiwało stanowisko wojewody, wówczas wrocławskiego. Za naszymi plecami urząd wojewody dolnośląskiego, dlatego opowiadam tę historię. Otóż kandydatem, którego chcieliśmy obsadzić na stanowisku wojewody, był pan Janisław Muszyński, który mądrze powiedział, to ja, mówiąc do Władka Fracunika i do mnie, to ja, panowie, najpierw zostanę wicewojewodą, trochę się nauczę, a potem jak się przygotuję, to poprosimy pana premiera, żeby mnie zrobił wojewodą. A wojewodą był wówczas pan Janusz Owczarek, już nieżyjący. I kiedy Janisław Muszyński zameldował, że jest już przygotowany, no to wybraliśmy się z Władkiem do pana wojewody Owczarka, żeby mu powiedzieć, że będziemy chcieli, aby Janisław Muszyński awansował. Przed wejściem do gabinetu ja zapytałem Władka: Władek, czy ty wiesz, jak się zwalnia wojewodę? Nie wiem, powiedział Władek. Weszliśmy, to było krótko przed świętami Wielkiej Nocy. Po dłuższej rozmowie Władek zadał w końcu pytanie: panie wojewodo, a jak to u pana? Pan w wiek emerytalny wchodzi kiedy? Na co wojewoda Owczarek, widać, że był bardzo dobrze wytrenowany, powiedział: panowie, rozumiem, ile mam czasu? Czy dacie mi 2 tygodnie? Tak, panie wojewodo, oczywiście. Dokładnie po 2 tygodniach pan wojewoda Owczarek zatelefonował do mnie, mówiąc: panie przewodniczący, byłem u premiera Mazowieckiego, złożyłem dymisję. I wtedy wojewodą wrocławskim został Janisław Muszyński, a jego pierwszym asystentem przyprowadzonym przeze mnie, no nie za rękę, ale przyprowadzonym, został Grzegorz Schetyna.